Siemanko, z tej strony MJack i dziś znów sobie zagramy w Boris and the Dark Survival The Wolf Trials The Unleashed. Ogólnie ostatni odcinek skończyłem tak troszkę chamsko, no... Pora na reklamy. Natali, MJack, mam Instagrama. 9 na 10 widzów do Polsa. Ja tak. Polsat. No. Ale tak, dzisiaj sobie otworzymy te drzwi. Zobaczymy, co się za nimi kryje. Oczywiście dzisiaj dla was ja to robię tego samego dnia, więc... Ha, śmiesznie. Zabawa, radość. Dobra, mamy 5 fragmentów. Ten typ to nic nie robi. Tunów, mamy tylko jeden. A safe place. To nas nie interesuje. Pudełko zamknięte. Odblokowana minigierka. Tutaj mamy 2 na 5 kluczy. A teraz ważny jest ten klucz. Tu ostatnio skończyliśmy. Zobaczmy, co się stanie. Boris znalazł biedną duszę, która była zamknięta w ciemności. Ale Milla była kłamstwem. O kurwa. Ona była tak naprawdę zniekształconym aniołem nazwanym Alice. Więc Boris uciekł. O kurwa, czy to będzie minigierka jakaś? To chyba będzie jakaś minigierka. O ja pierdolę. O ja pierdolę. Nie. Jestem tak obsrany teraz. Nie. O kurwa. Nie. Jebana. Kurwa, ja lubię tej nucenia. Pomimo wszystko, ale lubię tej nucenia. Dobra, musimy się zebrać w garść, znaleźć potrzebne supplysy i stąd spierdalać. Spierdalać stąd czym prędzej. Ona jest chyba u góry. Chociaż zawsze mówię, że jest w jakimś miejscu, a ostatecznie jest gdzieś indziej. Na przykład teraz idzie prosto na mnie, a ja nie mam żadnej kryjówki po drodze, Nie mam żadnej kryjówki po drodze, Się zaraz zesram. Zesram się zaraz, O, jest kryjówka. Dobra. Idzie. Idzie. Idź stąd. Jebana. Wraca się. No właśnie nie wraca. Albo i się wraca. Chodź tu. A za to jest znacznie szybsza jak biega. Jest powolna jak chodzi, ale wydaje mi się, że jest znacznie szybsza jak biega. Musiałaś tam pójść. Walcz ze mną jak mężczyzna. W sumie nie jesteś mężczyzną. Walcz ze mną jak kobieta z jajami. Albo może lepiej, nie? Idź sobie stąd po prostu. Nie, kurwa, musi tu przyjść. No i czego szukasz? Ty, wypierdalaj mi stąd. No, ja myślałem. Coś tak myślałem, że ta Mika to taka oszukanet.
Ale dobra. Liczyłem jednak na jakieś fajniejsze, nie wiem, rozwinięcie fabuły. Bendiego, nie Bendiego. A to taka dupa ostatecznie. Dobrze, że sobie tego miejsca nie odpuściłem. Jest tu masa, kurwa, fragmentów. Została tylko książka do zebrania. Jakbym stąd poszedł, to bym później tutaj pół roku szedł. Bo widzę, że strasznie rozbudowany jest ten poziom. To jest tak jakby taki jeden poziom dodatkowy. Co najciekawsze, do tej pory chyba nie używałem jeszcze biegania. Okej. Okay. To się nazywa ostrożne granie. Na pewno tu nic nie było, nie było, dobra. Czyli możemy stąd iść. Dół jest wyczyszczony całkowicie. Lewo tak niekoniecznie, ale chyba też. A nie, my na prawo poszliśmy. Tylko, że poszliśmy na prawo w dół. Uhu. To troszkę zmienia postać rzeczy. Tych chcę otwierać. Jak dziwnie by to nie brzmiało, bo z tego co ogarniam, tam też są. O kurwa, ono tu znowu idzie. Idź stąd! Poszła na dół. Albo i niekoniecznie poszła tak na dół. Wal się. Idziemy na górę. Tu najpewniej będzie ostatni. O, jest i ostatnia część. O! Nie! Nie! Kurwa! Ja pierdolę. Ale jestem zjebany! Pomyliłem się dwa razy. Dwa razy się pomyliłem. O, dwa razy za dużo. O kurwa, jak mnie ciary przeszły. Ja pierdolę. Alice Angel Encounter Unlocked. Nie wiem, co to znaczy. O, aż mi słabo się zrobiło. Co to jest za pudło? No kurwa, kolejne pudło? I co, tutaj można z nią grać? Czy ja tu mogę wejść i coś zrobić? Na razie chyba mi się tam nie śpieszy. No bo tu mogę walczyć z Bendim, albo randomowo. Tu mogę walczyć z tym. Tam mogę walczyć z Alice najprawdopodobniej. To się nie otworzyło. No kurwa, co jest z tymi pudłami? Ja chcę pudełka otwierać. No i nic, no i dupa. Ja zobaczę jeszcze raz to przejście do niej. Czy to będzie faktycznie respić po prostu do walki z nią? Czy to będzie kurwa coś więcej robić? To będzie ciągle walka z nią. No to jest zębatka, zostawię na koniec. Poszukiwania czas zacząć. Tak czy siak musimy robić tutaj poszukiwania dalej. Bo ja chcę znaleźć resztę tych fragmentów wszystkich i w ogóle. Tak czy siak czeka mnie tutaj dużo poszukiwań. Raczej nam się nie przyfarcie jak w ostatnim odcinku. Że tak dużo rzeczy znalazłem. Jest blisko. Nie podoba mi się ten fakt. Bardzo mi się nie podoba ten fakt. Albo my mieliśmy tylko takiego pecha w tamtym poprzednim poziomie, że był taki rozbudowany. Albo on był tak rozbudowany specjalnie. Wydaje mi się, że ona tu idzie. O! Tune. Naprawdę. Jedna z najbardziej bezużytecznych rzeczy, jakie mogłem znaleźć. Czyli płyta. Nie klucz. Nie fragment tamtych tych. Nie kurwa. Jebana płyta. Nie wierzę. Jestem pomimo wszystko trochę spięty w tej grze. Pomimo to, że to jest gra 2,5T. Nie ma jakichś wyspecjalizowanych jumpscare'ów. To jednak trochę fobii mam w tej grze. Jest taka trochę... Jakby to nazwać. Niepokojąca. Ja też czuję, że długo będę stąd wracał. Jak przejść tu było mi dość łatwo, bo jej nie spotkałem. Tak wrócić stąd będzie cholernie ciężko. Czuję jej oddech.
Naprawdę się cykam. Cały czas ją słyszę gdzieś. Tylko kurwa nie wiem gdzie. A ja muszę się cofnąć już na sam początek. Tylko nie wiem, którędy. No kurwa, no nie. Którędy jest do początku poziomu? Jeszcze chamsko przystanęła. Bye! Tak, ja nie mogę się przed tobą schować, ani razu mnie jeszcze nie goniłaś w tym poziomie. Frajerko. Nic nie odkryliśmy. Nic a nic. Myślę, że musimy zejść do normalnych poziomów z Bendim, żeby odkryć jakieś nowe rzeczy częściej niż do tej pory. Nie wiem, mam takie przeczucie po prostu. No, tu są dwie części na początek. Ja już z Bendim się dobrze znam. Ty aż za dobrze się z nim znam. Bendy, innym razem mnie przytulisz, bye. Więc tak, przejdziemy sobie jeszcze ze 2-3 razy. Spróbujemy znaleźć jakieś nowe fragmenty, mam nadzieję, że coś znajdziemy. Może nam się uda coś odblokować. Fajnie by było na przykład trafić 2 skrapy, żeby odblokować wszystkie skrapy, albo te klucze. Jeszcze 3. Ogólnie słyszycie teraz po mnie, że się troszkę rozruszałem, w sensie już więcej gadam i tak dalej, ale to jest kwestia faktycznie tego napięcia, jakie czułem w obecności Alice Angel. Strach przed nieznanym, jak to się mówi. Po prostu. Strach przed nieznanym. Jak człowiek czegoś nie zna, to się tego bardziej boi. A teraz już wiem, że się w sumie niczym nie wyróżnia ta postać. O kurwa. Nie pytajcie mnie, jak to zrobiłem, bo sam nie wiem. W prostym korytarzu wyminąłem kurwa będzik. Bye! Nie pytajcie mnie naprawdę, jak to zrobiłem. Nie wiem. Po prostu mi się cholernie przyfarciło. I on znowu poszedł na dół. Pewno dalej chyba jest sporo części. Skoro on tak tam ciągle chodzi. No i idziemy. Borys sobie tutaj idzie. Zawalczył z Alice Angel. Wszystko jest świetnie, pięknie. Dopóki Bendy nie przyjdzie. Bendy to ten straszny typ z mordą rozpierdolony na wszystkie strony świata. Kiedy przyjdzie włos na głowie się jeży. Ale ja mam szafę i... Nigdy się nie speszy? Czekaj, co? Borys się nie speszy? Nie wiem. Chyba w tyle. Dobra, widzę, że większość części jest tutaj, więc muszę tutaj po prostu na chama się wpierdolić. I elo, muszę się po prostu na chama wpierdolić, bo tak to będę podchody robił pół roku. Tu jest radyjko. On i tak tu zaraz przyjdzie i tak. Przepychaczka. Muszę pamiętać, że jedną książkę mam po prostu przy tym. Wypitet, zupka. Więc teraz idziemy tutaj. Do kolejnego pomieszczenia z dużym rozwidleniem. Tu byłem, o dziwo. Mam złe przebłyski pamięci. Kiedy tam go wyminąłem ledwo. Pobiegam trochę więcej. No. I ostatnia książka jest tam. Liczyłem, że mnie nie zauważy, idiota. Frajer i idiota. Tak, wracaj tam sobie do tych swoich zabaw. No, znowu nic nie znaleźliśmy. Dobra, myślę, że ostatni run. Dzisiejszy odcinek będzie taki krótszy. I znowu nie wiem, po co ja mam to podnieść. Nie wiem, po co to jest do podnoszenia. Prawdopodobnie wcześniej to było, żeby odblokować projektonista. Aha, to fajne pomieszczenie. Są naprawdę strasznie małomówne. Na tym pierwszym odcinku jakoś lepiej mi to wychodziło. No a tak to jest, jak się nagrywa kilka odcinków pod rząd. Do tego dochodzi stres.
Stres to może za dużo powiedziane, taka lekka spina. Faktem grania tutaj. No i robi się taka zabójcza mieszanka, w której nasłuchuje strasznie. Czy nie idzie kurwa pan Bendy? Który swoją drogą jest strasznym idiotą. Idziemy sobie. On tu przyjdzie, prawda? Okej. Przyjdziesz tu z powrotem, czy nie? Dobra, tu nic nie ma. Wraca się. Ja wolę sobie tutaj przystanąć. Czekać, aż on sobie przejdzie w pizdu. No jak on sobie tam poszedł, to ja sobie podbiegnę tutaj. Szafunia. O, kluczyk znaleziony. No i to już mi się podoba. Góra jest otwarta, jest otwarta. Idziemy najpierw do góry. Widzę tu już fragment, drugi fragment, czyli mamy już 2 na plus. To już wiem. Tu też wiem, że jest zupka, więc mogę pobiegać. I teraz na easy. Easy. Nie wiem, mam nadzieję przejść tu grę. Na 100%. Odblokować wszystko, co ona tutaj w sobie kryje. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Myślę za kilka dni. Bardziej tygodni, bo teraz materiały będą się rzadziej pojawiać na kanale. W sensie z konkretnej serii, będzie raz na tydzień odcinek. Nie mniej, nie więcej. No chodź tu. Czy to była kryjówka? Nie, 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 nie. Szybką pamięciówkę teraz walę. Tutaj nie mogę skręcić. Tu wychodzę do bazy, do... Już wyszedłem przy bazie głównej, już jak nie robi to różnicy. Najgorsze jest to, że mam mało zupy. Muszę teraz iść na górę. Cały dół przetrzepałem, czyli jeden korytarz i całe prawo. Jak dobrze pamiętam. Dobrze, że on poszedł. Okej, okay, dobrze, że on poszedł akurat na prawo. Zajebiście. Mam nadzieję, że będzie odrestaurowanie tutaj sobie zupki. Jest. Najpierw zupka. I zębatki. Run for the elevator! Ale biegnę. Jezu, aż po prostu kurz mi pod stopami leci jak po opętanym. No patrzcie. Lecę go. Bio Boris the Boris. Nie, to nie jest Boris, to jest Bendy. Bendy the Bestia. Wygranet. Ile tych kluczy mamy? Chyba 3, jak dobrze pamiętam. Te 3. Kurde, to dopiero w następnym odcinku chyba uda nam się odblokować coś więcej. Zobaczmy tylko sobie. O. Swinging in Hellfire. Yeah, boy! Więc myślę, że tym akcyjnikiem możemy skończyć. Niezły zwrot akcji, powiem szczerze. Że Mia to nie była Mia, tylko to była Alice Angel. Ta zła Alice Angel. Wow. To było ciekawe, powiem szczerze. To było zaskakujące, bo naprawdę spodziewałem się, że coś, kogoś ulatuje, kogoś znajdę, ale to gówno prawda, jak widać. Wiecie, co jest najgorsze? Wychodzi na to, że to Boris uwolnił Alice Angel z jakiegoś zamknięcia, z jakiegoś zamkniętego pomieszczenia na klucz. I chuj, wychodzi na to, że to Boris wypuścił kurwa całe to zło. A później Alice Angel tak jakby złapała go i chuj. No, ten kto oglądał Bendy'ego u mnie albo gdzie indziej, lub sam grał, ten wie, o czym mówię. Dobra, ja się z wami żegnam, nie przynudzam więcej. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach, speedpaintach i tak dalej.
No i cześć!